Słuchajcie, wielkimi krokami zbliża się premiera Guardian of Banban 3, ale czy wiecie, że w trzecim rozdziale tej gry może pojawić się całkowicie nowa, nigdzie nie wspominana postać? Jak myślicie, kto to jest, dajcie znać w komentarzu i oglądajcie uważnie, jeśli chcecie poznać odpowiedź. W poprzednim materiale zajmowaliśmy się głównie kwestią dwóch postaci, czyli Stinger Flina i szeryfa Japsona. Jak nie widzieliście tego materiału, możecie szybko go nadrobić, link jest w prawym górnym rogu ekranu. Z kolei w tym odcinku przejdziemy całkowicie do innych tematów i również rzeczy, które mogą pojawić się w trzecim rozdziale naszej gry. A na sam początek warto będzie poruszyć temat naszego kapitana Fidelsa. Dla małego przypomnienia, w drugim rozdziale Garden of Banban mieliśmy takie można powiedzieć mini zadanie, taska, polegającego na zbieraniu próbek krwi właśnie od tych kolorowych kapitanów fidelsów. Oczywiście w ich żyłach płynie czyste Givanium, czyli substancja dająca życie tym wszystkim maskotkom. Stąd też zebranie tych próbek miało na celu zapewne kogoś ożywić lub wzmocnić. Pytanie kogo? Jak myślicie, dajcie znać, bo jest to dosyć ciekawa zagadka i pewnie zostanie rozwikłana w trzecim rozdziale naszej gry. Miejmy taką nadzieję, bo czekanie z tym do kolejnych rozdziałów to byłoby dosyć długo. A do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy, także oglądajcie uważnie. A teraz widzowie zajmiemy się kwestią fabularną. Otóż w grze mowa jest tylko i wyłącznie o jednym kapitanie. Więc warto tu się zastanowić, skąd wzięli się pozostali. Przecież ewidentnie było ich tam kilku, zresztą to jest potwierdzone, mamy jakby fakty. Ale małą podpowiedzią na to wszystko, na fakt, że pojawiło się ich nagle kilkunastu, jest ich nazwa. Otóż każdy z tych kapitanów Fidelsów nazywa się Kapitan Fidels i powiecie mi, jak to jest możliwe, że kilka postaci nazywa się tak samo? Cóż, osobiście uważam, iż były to po prostu klony oryginalnego kapitana i mam ku temu sporo dowodów. Sami zresztą posłuchajcie. Otóż, poza tym o czym wspomniałem, że jest ich kilkunastu i tak samo się nazywają, to Kapitan Fidels ewidentnie różni się od pozostałych. Jego oryginalna wersja wygląda tak i teraz porównajmy sobie go do pozostałych. Jak widzicie, poza faktem, że no, różnią się kolorami, to generalnie możemy tutaj zauważyć braki spowodowane właśnie faktem, że są klonami oryginału. Czyli generalnie no, można powiedzieć, były prowadzone takie eksperymenty w celu stworzenia, nie wiem, idealnego kapitana Fidelsa lub po prostu celu produkcji tego dziwanium tej substancji dającej życie, bo jakby nie patrzeć, pobieraliśmy ją z nich, więc może taki był cel. Jak myślicie, jaki jest cel, bo w sumie to jest zagadka, ale na przykład jak zobaczymy sobie na te wszystkie postacie, to możemy zauważyć, że części z nich brakuje, albo zębów, albo są one jakoś przekształcone, albo niektórzy mają jakieś problemy z oczami, a nawet w przypadku żółtego no to on generalnie ma tylko jedno oko, więc ewidentnie widać tu wyeksponowane na pierwszy plan takie można powiedzieć braki, i też emocje. Czyli, na przykład, czerwony jest zbytnio wesoły, pomarańczowy jest taki ala głupkowaty, chyba, i ten cyjanowy, aka jasno-zielony, zwał jak zwał kolor, jest taki mega smutny. Mówię o tym, o tych brakach, ponieważ jak pewnie się domyślacie, każdy klon Kapitana Fidelsa nie jest w 100% wierną kopią oryginału. Oczywiście, skoro nie są oni wierną kopią oryginału, to widoczne są tutaj ubytki w przypadku jego klonów i też, no, wygląd jest trochę inny. Różnica po samych twarzach i ekspresjach może prowadzić nas, oczywiście, do wniosku, iż każda z tych postaci ma po prostu inną osobowość. Mają jakieś inne cele, marzenia, inne zachowania czy też predyspozycje. Ogólnie są to po prostu jakby ta sama osoba, ale z innym charakterem. Czyli, jakby rozdzielić nasz charakter, nasz Postaci, powiedzmy, że robią klona waszego, to rozdzielają was na kilka emocji. I oryginał ma oczywiście wszystkie emocje, ale tworzą klona. Jeden klon jest smutny, drugi jest cały czas wesoły, drugi jest mega ambitny, trzeci jest megaleniem i tak dalej. Więc generalnie, po prostu, wszystkie wasze cechy na każdą postać z osobna i mają jedną, dwie cechy. Do tego, jak już wspomniałem, wszystkie te postacie no, miały w sobie to dziwanium, czyli substancję dającą życie i nasza misja polegała na zbieraniu próbek z każdego klona i transportowaniu tych próbek do jednego wspólnego pojemnika w laboratorium. W tym też miejscu znaleźć możemy oryginalnego kapitana, na którym prowadzono eksperymenty. Co więcej, poza mapą gry, używając haksów, możemy znaleźć niewykorzystane modele, związane właśnie z nim. Czyżby to znaczyło, że próbki te, które zbieraliśmy, mają na celu ulepszyć kapitana Fidelsa i stworzyć z niego prawdziwego potwora? Jeśli tak się stało, to może być to jeden z przeciwników trzeciego rozdziału gry. Jednak widzowie, z drugiej strony istnieje też szansa, że substancję tą wykorzysta Banban, -ban, aby wzmocnić siebie lub, co gorsza, stworzyć kolejną straszną maskotkę. Bo pamiętajcie, że w drugim rozdziale Banban -ban nas tak jakby ogłuszył i chciał przeprowadzić na nas eksperymenty. A więc co jeśli? Zamiana nas w maskotkę jest jego głównym celem. Wyobraźcie sobie Banbana, który wykorzystuje nas do zebrania dziwaniom, co w sumie już zrobiliśmy. Dalej i kolejne misje prowadzą nas do jakiegoś zebrania wymaganego sprzętu, jakichś kolejnych substancji czy narzędzi potrzebnych, po prostu do stworzenia maskotki. No i na koniec zostajemy przez niego ponownie ogłuszeni, schwytani i finalnie trafiamy do ciała jakiejś nowej maskotki. Jak myślicie, czy jego plan się powiedzie i czy rzeczywiście tak wygląda? Myślę, że raczej go powstrzymamy, ale nigdy nic nie jest wiadome. A idąc dalej, zapewne widzowie oglądający u mnie Poppy Playtime pamiętają taką postać jak Killy Willy. Postać ta latała po internecie, aż finalnie trafiła do nowej gry od twórców Poppy, czyli Project Playtime. Teraz w przypadku Garten of Bamba mamy podobną sytuację, a postacią taką jest Sliteri sam, czyli połączenie substancji dającej życie z wężem. Jest to kolejna dosyć straszna postać, na którą możemy natknąć się w przedszkolu banbana w czwartym lub nawet trzecim rozdziale, jednak kim on tak naprawdę jest. Cóż, o postaci tej nie było jeszcze żadnej wzmianki w grze, ponieważ powstała ona od społeczności. Jest to maskotka, która prawdopodobnie strzeże podziemnych kanałów Garten of Banban, czyli miejsca, w którym to potencjalnie moglibyśmy się znaleźć i z którego to potencjalnie moglibyśmy uciec generalnie z przedszkola. Obecnie w drugim rozdziale zjechaliśmy windą właśnie do podziemi. Pytanie jednak brzmi, czy będziemy mogli dostać się jeszcze głębiej i czy tam na dole tego przedszkola rzeczywiście będą się jakieś kanały znajdowały. Chociaż raczej jest to możliwe i dosyć logiczne, że pod budynkiem znajdują się jakieś kanały. Slithery sam jest pomysłem, który może zostać zrealizowany, jednak nie jest pewniakiem. Lecz za to jego pojawienie się zwiastowałoby prawdopodobnie ostatnią część Banbana. Oczywiście tak jak w przypadku innych postaci, wzmianki byłyby wcześniej, już nawet w trzecim rozdziale, ale pytanie brzmi. Kim byłaby taka postać? Czy byłby to rzeczywiście strażnik broniący przedszkola, a może jakiś zwykły konserwator powierzchni płaskich, zajmujący się czyszczeniem trudno dostępnych miejsc? Wiecie, taki elastyczny woźny, woźny węż miałby sens w sumie, ale jakby nie patrzeć, nie znamy maskotkowej tożsamości woźnego, który na pewno istniał w takim dużym przedszkolu, także tym bardziej jest to możliwe. No a co sądzicie o tej postaci? Powinna się pojawić, czy też nie?